Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA bądź na bieżąco, a razem ze mną Wiewiór. Siemano. Siemanko. Wiewiór, co tam słychać? Świętowanie po gali jeszcze jest, czy już nie ma? No teraz postarałem się trochę przystopować, chociaż jednak jeszcze troszkę jest. No teraz ogólnie miałem kontuzję, więc nie trenuję, bardziej świętuję niż trenuję. Troszkę, no to jak troszkę? No znaczy na początku dosyć mocno poleciałem jednak, chociaż nie chciałem aż tak mocno, ale... Przymusili cię do tego. Nie, no to jednak tak jest, jak się nie trenuje, jeszcze leci się w jeden balet, drugi, no to wciąga, nie? I tak idzie. Słuchaj, wspomnijmy twój ostatni pojedynek z Amadeuszem. Duże wydarzenie było, duże wydarzenie medialne w fejmie. Byłeś dużym underdogiem, utarłeś nosa co niektórym, co? No tak, ale ja zawsze jestem underdogiem, nie? Takie życie. Jak ta twoja stójka wygląda? Ty bardzo mocno ją podszlifowałeś w ostatnim czasie. Widać było ten progres. No tak, podszlifowałem stójkę, ale choć tak naprawdę stójkę trenowałem od samego początku, kiedy trenuję parter. Ale bardzo skupiłem się w ostatnim czasie na samej stójce, kiedy przed walką z Amadeuszem, bo po co miałem robić co innego. Robiłem tak naprawdę 10 treningów w tygodniu stójki. Tak najwięcej wizerunkowo i medialnie dała ci właśnie to wygrana z Amadeuszem? Tak, chyba tak, najbardziej tak. Każda kolejna daje więcej, prawda? No to jednak jak mam już jakąś tam medialność, rozpoznawalność, to jeszcze bardziej rośnie wtedy, tak? A Amadeusz też miał bardzo dużą rozpoznawalność po nokaucie na Polaku, więc tak, na pewno najwięcej. A był jakiś temat właśnie rewanżu z Amadeuszem, czy nie? Nie było takiego tematu, nie był poruszany w żaden sposób, a mógłby być rewanż w MMA, gdyby to Amadeusz wygrał, tak? Ale ja wygrałem w jego formule, której on się czuł mocniejszy, więc nie widzę powodu do rewanżu. Dobra, Wiewiór, to co zostało tobie tylko w MMA? Pas, z kim chciałbyś kolejną walkę? Walkę od razu o pas, czy jednak jeszcze może chcesz jakąś jedną walkę na przetarcie? Nie, no od razu o pas, mam 3 wygrane rzędu, no od razu o pas, więc nie ma co mówić, nie? Jak oceniasz ogólnie Dawida Malczyńskiego jako swojego potencjalnego przeciwnika? Najmocniejszy rywal dotychczas to byłby właśnie Dawid? Uważam, że Dawid jest bardzo mocnym rywalem, ma dobre warunki fizyczne, ale uważam, że nie byłby najmocniejszym rywalem. A kto był mocniejszy? Hasan był mocniejszym rywalem, moim zdaniem. Okej. Okay. Były jakieś rozmowy odnośnie właśnie Dawida i ciebie? Nie, jeszcze nie było. To kiedy ty ogólnie chcesz wrócić do klatki? Wiesz co, nie wiem, dlatego że teraz mam kontuzję i to jest złamanie kości śródręcza i zanim będę mógł uderzać, no to miną na pewno jeszcze z 2 miesiące, jak nie więcej, więc to jest, żeby przygotować się do walki potrzebuję jeszcze 3 miesięcy, no więc to jest kurczę problem, nie? Nie wiem, może coś jakoś to przyspieszę, nie? Może spróbuję się, może zawalczę bez pełnego okresu przygotowawczego, nie wiem, no nie jestem teraz w najlepszej sytuacji ogólnie, ale chciałbym wrócić jak najszybciej, ale no nie wrócę ze złamaną ręką, prawda? Chociaż może. Słuchaj, ja mam pomysł, bo tobie zawsze coś tam odbierają. To tutaj to tu skrętówki, to tu coś innego. To może ty zaproponujesz, że walczycie bez prawej ręki. Bez prawej ręki? No i akurat się wyrówna, nie? No, sumie śmieszne, ale to nie mogłaby być ten walka o pas. Musiałaby być jakaś inna, nie? No, ale zawsze walka. No tak, no w sumie bez prawej ręki walka. Spoko pomysł, nie? Wiewiór, słuchaj. Ja mam pomysł. No. Bez prawej ręki mogę zawalczyć, ale tylko ja, mój przeciwnik będzie miał wszystko, a zawalczę z kimś słabszym. Z kim? Z Rafoniksem na przykład. Bez prawej ręki. Okej, to jest dobry pomysł. Tak. No, to jest dobry pomysł. Czy co, oceniasz Rafoniksa aż tak nisko, żebyś wygrał z nim nawet bez jednej ręki? Tak, znaczy tu nie chcę obrażać, ale podaję przykład. Po prostu mówię o tych bardziej niesportowych zawodnikach, tylko takich bardziej, co nie trenują, raz zawalczyli czy dwa. O takich zawodnikach mówię, nie to, że tam jakoś chcę obrażać kogoś, nie? Nie, no jasne. No dobra, jak walka się odbędzie, to mój pomysł to 10% jest dla mnie, pamiętaj. No to już z włodarzami rozmawiaj. Nie, z tobą, to swoje pensje. Ja ci swojego 10 nie dam. Wiewiór, słuchaj, jako że jesteśmy tutaj u ciebie i mamy trochę więcej czasu, to chciałem cię dzisiaj podpytać, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z fame MMA, bo ty walczyłeś z Michałem Handke. Olbrzym kontra ty. Porównywano waszą walkę do walki Dawida z Goliatem. Jak to się stało, że ty właśnie znalazłeś się w tej federacji, ponieważ ty nie byłeś jakąś takim mocno rozpoznawalną osobą? Tak, w ogóle nie byłem rozpoznawalną osobą. W zasadzie to się wzięło w ten sposób, że ja oglądając streama, gdzie Boxdel z Golą pokazywali kartę walk, zobaczyłem, że szukają przeciwnika dla Michała Handke. Kiedyś tam miałem taki epizod, że brałem udział w takim jednym wywiadzie i on tam jest w takiej jednej składance, która ma teraz 4 miliony wyświetleń, coś tam wpadki w telewizji, coś takiego. No i po prostu podesłałem im to i podesłałem moje walki z Almy, powiedziałem, że chcę z nim zawalczyć i tak dalej. Najpierw podesłałem to na jeden mail, nie odpisali mi, ale podesłałem na fanpage Fame MMA.
tam mi odpisali i powiedzieli, że wiesz, że fejmu nie ma, mnie, że ten, ale ciekawa walka, że duży kontra mały, bo też pisałem, że były już takie walki podobne i wysyłałem linki, że tam jakiś sumo 250 walczy z gościem, który waży 90, coś takiego. I mówiłem, że to ciekawe, że fajnie, nie? Ale tam na początku, jak pisałem właśnie przez fanpage swojej MMA, to z Wojtkiem pisałem, tam mnie zniechęcał trochę Wojtek, nie? Tam pisał, on waży ponad 130 kilo, czy na pewno, czy jesteś pewny, coś tam, a ja mówię, tak, jestem pewny, nie? Chociaż nie byłem, szczerze powiem, nie? Nie byłem w 100% pewny, ale odpisując pisałem, że jestem pewny. I ta cała historia. Tak, no i to jest też ciekawa sprawa, że tam jakby miałem mieć tą walkę, było, że to jest możliwe, a potem jakiś czas się do mnie nie odzywali i mi odpisali, że Wojtek mi odpisał, że najprawdopodobniej Michał zawalczy z kimś znanym i miał zawalczyć z Unbusterem, ale Unbuster dostał kontuzji pleców i wtedy wskoczyłem ja, więc tak naprawdę mogłem tam nie zawalczyć i tak, nie, więc trochę farta. Słuchaj, to można powiedzieć, że że ty pojawiłeś się w tym fejmie, to tak jakbyś wygrał los na loterii, co? No trochę tak, ale jednak podjąłem tą decyzję, że do nich napiszę, prawda, nie? Zdecydowałem się, nawet wahałem się, czy w ogóle pisać, myślałem, że mi nie odpiszą, nie? Ale brat do mnie mówi, napisz, na 90% ci nie odpiszą, ale co ci szkodzi spróbować, prawda? No i teraz jesteś tutaj, gdzie jesteś, tak? Tak, tak. Dzisiaj już się tak nie da rady dostać, prawda, bo ja napisałem na samym początku istnienia tej federacji, tak? Kiedy oni się dopiero rozwijali, kiedy mało kto o nich wiedział, tak? A teraz, no bardzo się to rozwinęło, no trafiłem w dziesiątkę, można powiedzieć, nie? Mocno odczuwasz teraz tą popularność? Tak, bardzo mocno, bardzo mocno. W jaki sposób? No, większość ludzi mnie rozpoznaje tak w moim wieku, powiedzmy, albo młodszych i tak dalej. No większość ludzi w tym wieku, w jakim jestem i tak dalej, proszą mnie o zdjęcia i tak dalej, zaczepiają w ogóle. No, ogólnie jest ta rozpoznawalność bardzo widoczna. I z każdą kolejną walką widziałem dużą różnicę, nie? I teraz też, po tej walce też bardzo dużo zauważyłem, widzę, że jest zdecydowanie większa rozpoznawalność, zwłaszcza wśród płci pięknej. No jasne, że tak. Wiem, Jur, ale ty chyba raczej nie odczuwasz takiej fali hejtu. Nawet widzę komentarze u nas na kanale, no to pod twoimi wywiadami jakoś tego hejtu tam nigdy nie widać. No, czasem się coś tam pojawi, ale niedużo. Czasem tam hejtują mnie za arbuzy pod pachami, nie? A ty już mówiłem, że mam przykurcze i tak dalej. Nie? No ma za szeroko klatę, nie? Nie, wiesz, przykurcze mam tu, nie mogę do końca ręki wyprostować. Jak rozluźnione mam ręce, to tak, No, ale chodzisz jak kozak, nie? Tak, dokładnie tak. Coś tam się tego hejtu zdasz, nie, ale nie ma go dużo, więc spoko. Wiewiór, ty miałeś propozycje z jakichś innych organizacji spoza Fame MMA, czy nie? Wiesz co, nie miałem jakichś takich konkretnych propozycji, znaczy tylko, że wiesz, że pisali, ktoś tam do mnie pisał, czy nie chciałbym gdzieś tam zawalczyć za 5000, coś takiego, nie, ale to jeszcze dawno, nie, chyba po trzeciej, coś takiego, ale wiesz, to nie będę walczyć w innych federacjach bo to bez sensu, nie, zwłaszcza i tak nie mogę, nie, nie miałem na przykład propozycji z żadnych dużych innych federacji, to nie miałem. Też mam do Ciebie pytanie, może wróćmy do Fame MMA i do Twojej kategorii wagowej. Kogo Ty tam jeszcze widzisz? Kto byłby w stanie Ci zagrozić? Ponieważ dużo nowych nazwisk się pojawiło. No tak, dużo nowych nazwisk się pojawiło. Na pewno groźnym może być Gamu, tak? Tylko on też musiałby, myślę, mieć więcej walk, żeby dostać walkę o pas, prawda? Bo ja mam na przykład 3 wygrane z rzędu, nie? Myślę, że na pewno groźny też, bardzo groźny może być Pająk, tak? To są tacy, myślę, że najgroźniejsi w tym. No i jeszcze Alan, tak? Ale z drugiej strony oni też mają, walczyli ostatnio o jakiś pas, nie wiem, XFC coś takiego. XFC, tak. Tak, więc jeśli się biją o takie pasy, no to z drugiej strony nie wydaje mi się, że niekoniecznie powinni bić się w tym momencie o pas Fame MMA, bo tak mi się wydaje, no. No a pas Króla? O pas Króla, to Król musi pozwolić, żeby o niego zawalczyć, to taki wiesz, pas, nie pas. A jakie ty masz właśnie relacje z Kasiuszem? Ty mógłbyś się z nim bić na Fame MMA, czy raczej nie chciałbyś takiej walki? Bardzo, znaczy pewnie wziąłbym bardzo chętnie, ale wiadomo, nie pcham się po tą walkę, nie zależy mi jakoś specjalnie. On tam mówi, że wszyscy go tam wyzywają, żeby z nim walkę dostać, nie, mi w ogóle nie zależy na walce z nim, ale bardzo chętnie bym ją wziął, nie? Dobra, a tak tylko sobie przeanalizujmy, gdybyś miał, załóżmy, tą walkę z Dawidem Malczyńskim, to sądzisz, że gdzie ona by się toczyła? On raczej wolałby prowadzić z tobą walkę w stójce, czy walkę w parterze? Powiem ci tak, wydaje mi się, że to ja bym o tym decydował, gdzie ta walka się toczy.
To ja ci powiem, ty jesteś tak pewny siebie, że to jest masakra. Tutaj mówisz, ja mam 3 wygrane z rzędu, on ma 1, ale to jest chyba dobre, co? Ponieważ twoim jasnym celem jest tylko i wyłącznie walka o pas. No tak, no wiesz, zawsze można przegrać, wiadomo, to nigdy nie jest pewne na 100%, że wygram, nie? Nie jestem pewny, że wygram, ale no zakładam, że prawdopodobieństwo jest na to bardzo wysokie. A jeszcze miałem się ciebie dopytać o tę sytuację z ważenia z Amadeuszem. Ta wasza spina była trochę już udawana, teraz już możesz powiedzieć to, bo już jesteście po walce, bo moim zdaniem to była taka spina pod publiczkę. No, troszkę tak, troszkę była udawana, chociaż nie do końca tak jednak w pewne aspekty jakby... które się wyzywaliśmy w pewnym stopniu, nas też ruszały, tak mi się wydaje, ale jakby chcieliśmy tego oboje, żebyśmy się w pewien sposób atakowali. Tak. Ugadaliście się o to rzucenie stołem, czy nie? Nie. Nie, ale no bo widziałem po prostu, że już Amadeusz już na ważeniu chyba już wybuchł śmiechem i to już było koniec. Wiewiór, to co? Dzięki za wywiad. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo na konferencjach Fame MMA. Czekam na twoją walkę, na walkę o pas, ponieważ w moim mniemaniu zasłużyłeś na nią. No i co, do zobaczenia, zdrówka ci życzę. Nawzajem, trzymaj się. A no tak, bo ty masz rozwaloną rękę. Siema.